Oby było na co popatrzeć. W górnym prawym rogu Gumiho z drużyny Sidestorm Gaming. No i z drugiej oczywiście Maru. Maru to jest gracz, który się nie będzie cackać. Drużyna NV również go tutaj wspiera. Co ciekawe, Maru jest też jednym z komentatorów komentujących ten turniej. I przy okazji chyba też streamuje swoją grę. Może ktoś potwierdzi, może ktoś zaprzeczy. Maru ma streama na Twitchu o nazwie Maru072. Więc tam może ktoś akurat też śledzić rozgrywkę z jego perspektywy. Tak wcześniej wyjechała SV na mapę, bo widzicie, że robi koszary, ale są to koszary numer 2, nie numer 1, bo numer 1 to już są w połowie zakończone. Także to będzie na pewno presja tego zawodnika. No i zobaczymy, bo na pewno niewątpliwą luką w grze Gumiho była, jak pamiętamy, pierwsza gra na Ragnaroka w poprzedniej rundzie. Ładnie mechował Gumiho, ale to dopiero na mapie drugiej, trzeciej, a na pierwszej trochę dramat wyszedł, bo go Zerglingi zaskoczyły. No i do tego pije, że może początek gry Gumiho nie jest najlepiej dopracowany, może on w ogóle zwiadu nie zrobi i może Maru takie wnioski wyciągnął i dlatego gra to, co gra. A może tak po prostu uznał, że o, Gumiho wrócił z wojska, to zobaczymy, czy z niego taki kozak. Jeżeli chodzi przynajmniej o taktyki StarCraftowe, bo Maru sam akurat do wojska jeszcze pewnie się nie spieszy. Zresztą on ma chyba dopiero 23-24 lata, oni tam muszą chyba do 28 roku życia zacząć obowiązkowo służbę, więc no już myślę, że Maru sobie zaplanował póki co, że będzie grać, a nie gdzieś tam biegać. No nie wiadomo, czy to będzie symulator rozkładania czołgów. Na razie walka. Na razie się troszeczkę powinno zadziać. Gumiho ma, nie wiem, czy szczęście, czy pecha, wykonując ten manewr Reaperem, bo on co prawda zatrzyma ekspansję, ale zaraz mu może zatrzymać krążenie, Maru. Krążenie SCV-ek. O nie, to nie ma jak wejść. Trzeba iść po tej półce. No i to jest spora sprawa. No, zobaczmy kontrolę. Jednego z najlepszych teran. Po prostu wszedł i wyszedł, rozumiem. Czyli nie za dobrze. A jak Gumiho? Ile rozwalił? Jedną SCV, czyli tę, która budowała ekspansję. Gumiho też zauważył drugie koszary na mapie. Ale to oczywiste, że one gdzieś musiały być. Kontrola nad mapą na razie raczej należy do Maru, ale zaraz się to może szybko zmienić, jak wyskoczy Banshee, a może w sumie nawet bardziej Cyklon. Maru właśnie przelatuje, no już wszystko widzi, wszystko wie. A teraz spróbuję upolować coś cennego. O, jeszcze słaba kontrola Gumiho, on nie strzelił Helionami. No, trochę tak się źle kliknęło, jak widać. Ale przynajmniej Banshee stoi na straży spokoju Gumisia. No i teraz pytanie, które mnie najbardziej intryguje. Czy to będzie mech, czy to nie będzie mech? Czy jednak mariny, czołgi i tak dalej, i tak dalej? Może dobić tego Heliona Maru, nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, ale nie kliknął. Koszary zaraz spłoną. No, Gumiho widzę, że ładnego supply bloka zaliczył, no ale zaraz ekspansja się skończy i będzie po supply bloku. Trzy Banshee. Ooo, Hyperflight Rotors, to jest ciekawe. Okej. Już Gumiho z czymś nietypowym. Ale może musi on tak grać na Maru. Bo w standardowej grze z wygrana z tym koreańskim teranem niebieskim to jest cud. No to spróbujmy czegoś nietypowego. Jeszcze skana zagrał Maru, żeby nie tracić SCV-ek może więcej. No i teraz kluczowy moment. O, chyba tylko straci
jedną, znaczy w ogóle strata jednej to już trochę słabo. Co to za ulepszenie? To jest ulepszenie do szybkości Banshee. Maru rzucił skana i widzi, że w Techlabie coś jest opracowywane. Ja myślę, że z jego wiedzą on powinien wiedzieć, że no nie jest to ulepszenie do Ravena, że raczej to są Banshee. No i tutaj też właśnie bardzo fajny skan też zauważył, że mamy coś w Techlabie opracowywane. O, i on sam też robi ulepszenie do Cyklon. Wow. Dwie fabryki, jak szybko. Ej, to Maru też mecha zagra? No proszę. Trzy fabryki umarł. U Gumisia też widzę, że kolejna fabryka. No mech na mecha. Doskonale. Doskonale. Może ile to lat minęło, zanim... Znaczy, ile lat minęło, odkąd widzieliśmy coś takiego. Nawet nie chcę zgadywać. Tak, jak jest mech kontra mech, to te ulepszenia może nie są aż takie absolutnie najważniejsze. Ale Gumiho robi. 1-1. Maru też robi podwójną zbrojownię. No szybsza trzecia baza Gumiho. To ma znaczenie, jeżeli on szybko postawi rafinerię. O, Maru! Przypadkiem podniósł swój główny orbital. I naturala też? Halo, Maru! Co ty, po wojaku? Przypadkiem podniósł wszystkie orbitale. No to jest słabe trochę. Teraz mu spadło wydobycie, więc wzrosła przewaga Gumiho. No z dobre 15 sekund to trwało chyba to wszystko. Zdarza się czasami podnieść orbital własny, ale nie takie były założenia. 5 fabryk. Gumiho. No, Gumiho szybciej będzie mieć czwartą i piątą fabrykę właśnie przez to zamieszanie. A jak szybkie Banshee. Czwarta też jeszcze dolatuje. W ogóle tutaj są czołgi. A nie, to nie czołgi, to cyklony. Cztery Banshee, jeden turret to jest no problem. Tylko trzeba czasami wycofać tę pierwszą, która była atakowana. Cyklon, Helion i też parę czołgów ma Maru. Konkretnie to chyba dwa czołgi. Na wszelki wypadek, żeby móc się do czego wycofać. Jeden, jeden zakończone dla Gumiho, to może być bardzo ważna bitwa, ale no widać, że Maru ma więcej tej armii tutaj na ekranie. O! I czołgi też przyjechały. I Raveny są. Kurczę, Maru ma mniejszy limit, ale jakoś o dziwo większą armię na ekranie. Coś się nie mógł Gumiś przegrupować w porę. No i teraz arcyważny moment. A, Banshee. Kurczę, jak on to robi? Ma mniej, a atakuje i jakby wygrywał. No dobra, może teraz będzie finalna mobilizacja. Tak jest, Gumiho odpycha przeciwnika. No jest spora dynamika, jak są cyklony w użyciu. Taki szybki odwet Gumisia. Uuu, i Maru leci na kontrę. No dobra, Gumiho się tutaj z dużym komfortem rozłożył. Zatrzymał wydobycie.
Czwarta baza Maru daleka od gotowości, a czwarta u Gumiho w zasadzie już może pracować. No ale teraz widać, że więcej ma Maru na ekranie. Trzeba poczekać na posiłki, które już nadciągają. Zobaczmy jeszcze, ile fabryk mają obaj gracze. Obaj po 5. Za chwilę będą prawdopodobnie kolejne grane, no bo na 4 bazach Gumiho może je właśnie już dostawiać. Jak się nadwyżka taka pierwsza pojawi. W sumie to już. Mógłby je zagrać, pewnie tak będzie. No jednak granie mecha na mechowca zawodowego, e-sportowego. Chyba słaby pomysł, panie Maru, ale szanuję wysiłek, który został tu podjęty. O, Ravena stracił niebieski. No teraz już tylko się obronić z perspektywy Gumiho i chyba GG. No bo 4 bazy na 3, to jak to grać w ogóle? SCB jeszcze wyciąga Gumiho, bo chce za wszelką cenę to wszystko jakoś jeszcze złapać. Może Gumiho podjechać i znowu zająć się trzecią bazą swojego przeciwnika, bo przewaga w ulepszeniach też jest całkiem duża. Czy rozumiem, co się tutaj dzieje? No to jest typowa bitwa Helion Cyklon, no. To się po prostu dzieje. Dużo się dzieje. Duża jest dynamika kompozycji Helion Cyklon, no. Heliony próbują przyjąć na klatę obrażenia, a cyklony starają się je zadawać. Ale no, widać, że prowadzi Gumiho. Chociaż teraz świetny ruch tym Helionem i w ogóle cały atak nie był taki zły. No tylko, że Maru dalej jest na sporym głodzie ekonomicznym. No co on może? Jeszcze, o jest, znowu potracił całe wojsko. Przynajmniej żyje dzięki tym czołgom. No, Gumiho na pewno ma taką przewagę, żeby w to wjechać? Być może, no. A, Helbaty, to jest świetna sprawa, żeby... No tak, taka masa to może dużo przyjąć na klatę. No i pewnie. Cała naprzód. Pożar to jest tak skupiony jak jakieś karakany. No ale dobra, dał radę. Well played. Boże, jaka musi być duża dysproporcja, żeby się przebić przez rozstawione czołgi mechem. To nie no, Maru bez jaj, już nie da rady. Już nie poszło. GG. No, Gumiś prowadzi. Ale nie ma co jeszcze mówić o zwycięstwie. No dobra, to nie jest proxy ze strony Gumiho, ale ja się tutaj już uśmiechnąłem, bo widzę, że Maru wyjeżdża bardzo zdecydowanym krokiem. Maru to, wiecie, on ma czas do zrobienia w tym meczu. Maru kontra Gumiho. To będzie chyba 14-14, czyli bardzo szybkie ripery. Najpierw się stawia jedne koszary. Nie robi się SCV. Na 14 rafineria. Teraz będą jeszcze jedne raksy i potem znowu jeszcze jedna rafineria. No i tak to wygląda. 14-14. Pamiętam, pierwszy raz Ziggy mi tę taktykę sprezentował, bo tak się trochę bawiłem i na jednym takim małym spotkaniu zagrałem TVT i Ziggy mówi: zagraj to jest dobre, tym się wygrywa. No i patrzcie, Koreańczycy też używają. Ej, a to nie ma drugiej rafinerii? Chyba, że to będą... O, może to będzie co innego? Możliwe? No nie wiem, czyż on ma za mało gazu teraz na... No na pewno ma za mało gazu. Chyba, że to mają być tylko 2 ripery i co, potem mariny? Czy... Chyba, że ma to tak wszystko dobrze wyliczone. Kurczę, może ma to wyliczone. Może tak być. Ale zobaczcie, teraz brakuje mu 3 kursów, żeby zacząć kolejnego Reapera. No dobra, teraz zaczyna. Ja w sumie dobrze ma wyliczone, no. Optymalizacja jest taka na najwyższym poziomie. Minimalna przerwa, ale no pewnie się opłaca i tak, żeby mieć może trochę więcej minerałów i ewentualnie szybciej zacząć ekspansję. No ale my tutaj o ekspansjach, a zaraz może być po meczu. 2 Reapery bez problemu pokonają Marina. Ale jest kolejny Reaper, no i tym razem Maru niezbyt zadowolony pewnie.
Gomicho już robi odpowiedź, czyli Heliona, Marina. Nie, no, dał radę Gomicho. Musi się trochę przegrupować. Gomicho już zauważył, gdzie są koszary jedne i zapewne wie też, że są pewnie drugie, no bo z jednych Battle Reaperów tak szybko nie wybudował. No, nie zazdroszczę Maru. On stracił 3 Reapery już. Za SCV i Marina. Nie dał rady. Wszystko wskazuje na rychły koniec Maru, mam wrażenie. O, tu jeszcze trochę te 4 Reapery zamieszają, no ale to są tylko 4 Reapery. No, już są Heliony, tutaj też się te dwa przebiły. Tylko jeszcze nie wiem, czemu nie wjeżdżają. Gomicho się chyba zagapił, lekko mówiąc. Oj Boże, jak on się zagapił. Okej, okay, no ale chociaż wyjedzie. Przede wszystkim opóźniona baza, druga Maru. Gomicho ma teraz podwójne muły, więc no bardzo do przodu jest niebieski zawodnik. Przynajmniej powinien być do przodu, jeżeli niczego tutaj mocno nie popsuje. Nie no, widać przecież Maru, to jeszcze raz, że tak przypomnę, nie ma ekspansji. Jego starport dopiero się kończy, a tutaj już Banshee wyleciała. Także jest różnica. No, nad to wzniesienie powinien teraz Gomicho polecieć. Aha. No, albo i nie. Żeby cyklon go tak nie męczył. No, Gomicho, jak to przegrasz, to będzie naprawdę też słaba sprawa. Chociaż trochę stracił SCV więcej, już 6. Też był minimalnie pogubiony. Koszary zburzone. Tak, to będzie naprawdę ciężkie wyzwanie, żeby zająć trzecią bazę z perspektywy gracza czerwonego, nawet na tej dość defensywnej mapie. No i Gomicho, czy robimy fabryki, czy nie robimy fabryk kolejnych? Tak zapytam retorycznie. Teoretycznie to nie musi, bo też mu się zdarzało grać piechotem. Że tu się nie cieszyć, jak się widzi Gomicho. Maru w ogóle też. Drugi raz spróbuje mecha. Ale na razie jeszcze się będzie mierzyć z Banshee. Banshee niekoniecznie ma dobre miejsce do ataku gdziekolwiek. Ale no chyba, że budowniczych. Ale to chyba i tak nie warto. Chyba lepiej się po prostu wycofać, zostawić te Banshee na inny czas. Nie wiem, co się stało z różnicą ekonomiczną, którą miał Gomicho.
była ona i no niby dalej jest od 4SCV, ale jakaś taka niewielka. No ale w sumie Gumiho dużo inwestował w jednostki bojowe i podwójne wikingi, więc może liczy, że teraz uda się zaskoczyć Maru jakimś podejściem od góry. Jest taka szansa. O, bardzo fajne ustawienie Marina w krzakach. Jeszcze Maru tak stanął bliżej prawej strony, żeby przypadkiem Marin nie zaatakował przeciwnika. No teraz wiadomo, z której strony idzie Gumiho, więc natychmiast się ustawia, koryguje położenie czołgów. No to i Gumiho się wstrzymał, no bo co się będzie kopał z koniem. A i mamy też autoturety w naturalu. Ten Raven jeszcze wróci, coś czuję. Maru nie takie gry wyciągał, nie z takich gier powracał. No ale jednak gra mecha na mechowca zawodowego. Maru może chce tak się trochę z tego mecha sam też przeszkolić. Na przyszłość. Zauważmy, że obaj gracze w tej rozgrywce robią najpierw czwartą bazę, dopiero potem czwartą i piątą fabrykę. Na poprzedniej mapie jakoś trzech baz to pompowali. Niby detal. No i też obaj stawiają na czołgi i wikingi. Pewnie dlatego, że ta mapa jest taka bardziej defensywna. Łatwiej się zabarykadować na czołgach i tyle. I niech się wróg zastanawia, co ma zrobić. Cały czas przewaga w wielkości armii po stronie niebieskiego. Ekonomia też. Znaczy ekonomia, no bardziej chodzi o wydobycie gazu, które tutaj zaraz będzie w tej czwartej bazie aktywne. Maru już przelatuje. Podarował sobie Maru tę czwartą bazę, jak zobaczył, jak jest ustawiony Gumiho. Faktycznie niewiele da się zrobić. To może tutaj, albo, o właśnie, w ogóle na godzinie 12. Tak też można. No we wszystkim troszeczkę Gumiho prowadzi. To jest ciekawe, że ulepszenie do cyklonów jest grane, a nawet pół cyklona tutaj nie widzę. Chociaż nie, no dobra, są dwa, ale no to są te dwa początkowe, które miały kontrować Banshee. Dziwne, że teraz o nich myśli, bo to może miał być ten tak zwany symulator rozstawiania czołgów. Dwunasta minuta mapy Romanticide. Gumiho, no tak, poczeka. I chcę podsunąć chyba resztę armii. Takie sobie miejsce upatrzył. Mało owocne. Nawet nie da się za bardzo podjechać do bazy, bo są minerały. Czekają w tym bardzo pasywnym ułożeniu obaj zawodnicy. Gumiho już zdołał dostawić wcześniej starporty, więc produkuje aż 5 wikingów w jednym cyklu produkcyjnym. Maru tylko 2, więc za chwilę na pewno
Gomicho wygra bitwę powietrzną, a tym samym przejdzie w Liberatory, no i pewnie wtedy razem z nimi będzie w stanie przełamać przeciwnika. Marusiu fatalnie zagapił teraz, nie wszystkie wikingi brały udział w wymianie. Pewnie on nawet nie chciał jej toczyć. Powoli sposobem Maru może myśli o jakimś kontrataku środkiem, aczkolwiek no tu też jest kilka switch tanków Gomicho. O, tu akurat został zaskoczony lekko i teraz cyklony w sumie mogłyby pomóc, ale jest oddział zabezpieczający i czołgi. O, a tu jest dezaktywacja. Powiedzmy, że to wyczyścił. No chyba pierwszy raz od dłuższej chwili Maru będzie mieć trochę inicjatywy na mapie. Dobrym celem jest pewnie ta baza na godzinie drugiej, bo dość świeża w górnym prawym rogu i na godzinie szóstej. No Gomicho się rozbi surmanił, ale Maru robi dokładnie to samo i mamy właśnie... No, jeżeli chodzi o ekspowanie, wiadomo, trzeba szybko to robić, ale w kompozycjach będą różnice. Smarcevos też gra Gomicho. Maru stawia na Raveny. Gomicho. Wikingi, Liberatory. Ewakuacja z górnego prawego rogu mapy. Taki klasyczny symulator. Z czołgami. O, tu można wylądować. No. Jeszcze jak jest Smarcevos opracowane, to wikingi dużo szybciej lądują. Więc to będzie szybka w miarę akcja. Wikingi wylądowały i co mi pan zrobi? O, dobra, Maru też wylądował, ale nadchodzą posiłki, chociaż równie można to samo powiedzieć o posiłkach Maru. Ej, Maru wygrał tę batalię. W miarę dobrze. Z drugiej jednak strony tu na dole nie udało się ocalić ekspansji. Oblężenie bazy Maru oraz w zasadzie oblężenie bazy Gomicho, z tym, że Gomicho może odlecieć, a Maru nie. No bo to planetarka. To jest zawsze taka decyzja zastanawiająca, czy się opłaca w ogóle planetarki w niektórych scenariuszach grać. Zagrany. Oj, jeszcze jakieś chyba SCV-ki z tego co widziałem. Były przechwycone. Ej, Maru więcej zbiera kasy. 20, nie wiem, 30. No, szachy są toczone w najlepsze. No i w końcu mamy to prześlenie w powietrzu, na które trochę czekałem już jakiś czas temu, czyli Gomicho ma sporo... Ej, ale on ma mniej wikingów, ale ma za to Liberatory. Oho. No, dajesz radę, panie Gomicho. Już myślałem, że Maru odzyskał tempo, a to nic z tego. No ale jeszcze do powiedzenia coś będą miały te Raveny. Niektóre z nich może mogą dezaktywować nawet dwie jednostki. Tak, są takie sztuki. Boże.
Jaka wymiana. No jednak siła Ravenów pokazana. Dezaktywację to jest to. Ale to też co jakiś czas tylko można użyć. Nie, że tak non-stop, chyba że mamy aż tyle Ravenów. No czy, ale co by się nie działo? Jak Maro ma długą grę, jak ma Raveny, to tak nam... No, odkąd pamiętam, to praktycznie zawsze wygrywam. Na górze jeszcze był rozwalony Command Center przez dwa cyklony. Tego też w sumie można by próbować oprawić. Dwa cyklony mają naprawdę dużo obrażenia, ale teraz opanuje sytuację Maru. Sytuacja nam się pięknie obróciła. Teraz to Maru ma więcej. No w tej sytuacji nic, tylko atakować i... O, i zwyciężyć właśnie. Kurczę, nie wiedziałem, że te Raveny aż tak mogą pięknie odwrócić i to szybko losy spotkania, bo Gumiho miał przewagę limitową, a tu w Ravenach jednak jest siła. Nie ukrywam, że liczę na trochę większą dynamikę tej mapy. Ta poprzednia była taka, no, to chyba ciężka mapa była momentami, ale też w sumie. Stare, dobre Raveny, a to nieważne, widzę, że jaka do końca jest sytuacja Raven. Raven jest dobry. Grasz piechotę, jak grasz mecha, jest dobry. Jak schłodzić powietrze? No może klimatyzację Gumkoman jeszcze spróbować u siebie założyć. Nie wiem, czy masz warunki, czy masz jak, ale... Jest to jakiś pomysł też. Tylko nie tani niestety. Pierwsza perspektywa Maru, możemy sobie popatrzeć, co klika. Ja tak widziałem SCV jadącą na minimapie i to najwidoczniej tym razem jest naprawdę zwiadowca, a nie proxy. Dwie szybkie gry Maru zrobił już, także to jest za nim. Teraz będzie pewnie grał inaczej. Command center upgrade complete. Dla porównania Gumiho. Ja też w miarę klika. Maru może troszeczkę szybciej, ale... To akurat nie ma takiego znaczenia na tym etapie gry. W ogóle mega mi się podoba ten supply depot tutaj właśnie, gdzie Gumiho go robi, w miejscu, gdzie Reapery mogą wskoczyć, bo... Jak faktycznie to są Reapery, to one przypadkiem mogą oddać strzał albo kilka w ten supply depot, a tego atakująca strona nigdy nie chce. To już też zrobił na poprzedniej mapie, z tego co pamiętam. Gumiho w miarę ogarnia. Może stracił dwie SCV, ale Maru w sumie stracił dwa Reapery i teraz można tę skromną, ale jednak przewagę w wojsku wykorzystać z perspektywy niebieskiego terana. Może cyklona to trochę czasami ciężko ukarać, ale też się da. No, takimi liczbami, jakie ma tutaj Gumiho. Albo na przykład Reapery wskakują do pierwszej bazy, wtedy ten cyklon zjeżdża i wtedy wjeżdżają Heliony do Naturala i atakują SCB, też będzie dobrze. No i taki jest chyba faktycznie plan. Nie wiem, czemu te Reapery dalej nie leciały.
trochę to wygląda, jakby chciał zrobić Maru Medivac Cyklon Dropa, ale no nic z tych rzeczy. Tak może straszy potencjalnym wyborem. Takie tam małe zaczepki, które raczej nie będą miały wpływu na resztę mapy, bo to samo wydobycie, no to jest w sumie może jakaś sprawa ważna, że Gumiho już na miejscu zakłada trzecią bazę, Maru będzie musiał przelecieć, tak patrząc w sumie na różnicę w czasie budowy, to pewnie się też wszystko w sumie wyrówna. Więc tutaj akurat nie ma co szukać wielkich rzeczy. Oj. Momencik, momencik, momencik. Co to było? A, Banshee, dobra. Gumiho i Banshee. Na każdej mapie prawie obowiązkowa sprawa. Jest też Banshee druga. Nie, to on... O. Jak to się stało, że Maru miał dwa cyklony i ta Banshee ubiła 5 SCV? Ale nie, dobra. Aha, bo to... Dobra, dobra, dobra. Ta ubiła, ale... Inna też dodawała obrażenia. Dobrze, wszystko się zgadza. To jest w ogóle też bardzo dobre granie cyklonami. Czyli podchodzimy, łapiemy i uciekamy. Odskocz, przywal, odskocz. Takie są założenia. A jak Banshee? Znowu wkracza. Dobra. No, chyba Gumiho jest trochę taki... Bardziej, że tak powiem, techniczny. Jeszcze nawet autotureta wyrzucił. Teraz wypadałoby atakować SCV zbierające gaz. A jak tutaj? Czołgi są bardzo potrzebne. Ej, ale chyba pomimo tego wszystkiego to Maru i tak no, zrobi jeden atak i będzie po wszystkim. No nie. Gumiho, nie w ten sposób. Nie ma żadnych jednostek dodatkowych. No dobra, będą jakieś wikingi. Ale wikingi to też trochę mało. Orbital nie do utrzymania. O, chyba żeby poleciał faktycznie. No wtedy, może być do utrzymania. Bardzo słuszny skan na prawą stronę. No i może... Nie, nie może. Jeden cios Maru. Ale zobaczcie, że jednak zwyciężyło to, co było standardem i jest standardem od bardzo, bardzo dawna, czyli 3 Raveny. No tam niektórzy kombinują, czasami robią 2 albo nawet jednego się zdarza. Ale zrobił klasykę Maru, czyli parę czołgów, trochę piechoty, jakieś tam jednostki z początkowego etapu gry i co najważniejsze właśnie 3 Raveny. I już do końca mógł wygrać. No i nie bez powodu to często jest najlepszym stylem gry, no bo... Jak próbujemy czegoś innego, to można skończyć tak jak Gumiho. Niby szło dobrze, a nie był w stanie się obronić. GG. No, 2-1 dla Maru. Maru człowiek jednego ataku, no, czy ja wiem. No to lecimy. W dolnym lewym oczywiście Gumiho. Tutaj Maru. Maru znowu zaczyna od dynamicznego proxy. A no, tam się nie przejmuję. Składam wniosek o przedłużenie streama. O co chodzi z tym błędem, że ktoś wbił na serwerze europejskim 9700 MMR i jest najlepszy? No, jakiś błąd ktoś odnalazł, zapewne. I tam chyba jakoś na customach wbijał ten MMR, nie wiem. Ale no, jakiś błąd prawdopodobnie.
Ale podoba mi się, że Blizzard taki raczej jest bierny z reakcją. Nawet pewnie nie wiedzą. Czy wiem, kto to jest? No nie mam pojęcia. Jakiś poszukiwacz błędów. Tylko jedne koszary na razie ma marą. Czasami z pojedynczych koszarów robiło się Maruder Pusha i to chyba będzie Maruder Push. No proszę. Teraz bardzo cenny dla Gumiho zwiad będzie miał miejsce, bo on właśnie zobaczy, że o, nie ma koszarów. W takim razie co jest? No i też myślę, że słuszna decyzja, że on ekspansję będzie stawiać jednak na górze, a nawet jeszcze poprzedzi ją fabryką. Miał inny plan początkowy. O, chwilę, co? Moment, co? Ej, Maru skasował te chlaba i zaczyna robić Reapera? Ale to chyba na podstawie tego, że przeciwnik przyjechał do niego SCV. Może on pewnie chciał robić Marudery, ale tylko pod warunkiem, że... Tak mi się wydaje, że on chciał robić Marudery, ale tylko pod warunkiem, że nie byłoby zwiadu rywala. Natomiast jak zwiad rywala jest, to raczej się Gumiho zabezpieczy, raczej będzie wiedział, co się dzieje, więc rezygnuje z tego planu i robi Reapery. Mm-hmm. No fajnie w sumie. To nawet sensowne zachowania. Na razie wkurza trochę Gumiho, ale cyklon zaraz tego wkurzacza przegoni. Gumiho jak się zabunkrował, tutaj bunkier. Heliony, Raveny. Ej, on w sumie nie ma ekspansji. Tak się teraz dopiero zorientowałem. To co to będzie w takim razie? No późna ta baza druga. Maru go może nawet trochę wykiwał w ten sposób, no ale Gumiho zawsze może postawić na agresję, zawsze może postawić na atak. Swoją drogą te koszary jak padną, to nie można budować kolejnych fabryk czy starportu, więc Maru musi zrobić kolejne na pewno. Okej, robi. Myślę, że Maru będzie dość defensywny, chyba że jeszcze może jest szansa na upolowanie czegoś. Jakby tutaj Raven leciał, no. On nawet wyleciał tym Ravenem w taki sposób, że chyba widać było to przez koszary, dlatego tak się Maru zachowuje, jak się zachowuje. On myśli, że ten Raven gdzieś tu będzie, a Gumiho taki, wiecie, zwód, że puścił w lewo, a jednak idzie w prawo. No i gdzie te Reapery teraz idą? No nie, to nie jest chyba super miejsce, jak czołg wyskoczył akurat. Zobaczmy na Gumiho. Bardzo ważny atak. O, czołgi mają do siebie nawzajem zasięg, ale Gumiho dużo szybciej wyrzucił autoturety, więc jego czołg powiedzmy, że wygrał. Teraz już nastąpił szybki odwet. O, tak, tutaj te Heliony trochę poatakowały. Jeszcze mocniej mam wrażenie, że mógł uderzyć po SCV-kach Maru Gumiho. Ale jakoś tak nie wyszło. Idealnie zdążył podnieść supply depota, żeby Helion nie dobił.
Kurczę, mu się chyba marzyło rozwalenie tego Ravena. No dobra, o, jeszcze jest trzeci command center. No taka w sumie presja, że aż Maru wyszedł na prowadzenie. 12 SCV różnicy, naprawdę? Maru stracił 7 SCV, Gumiho 2 i ma Maru 10 SCV więcej? Coś Gumiś oszukiwał na testach robienia SCV-ek. Coś to było nie tak. Nie robił SCV non-stop, jakiś może supply block albo inne coś. No nie poszło. Maru ma 3 Raveny, Gumiho 1. Ale Gumiho ma jakiś tu pomysł z atakiem. Jakie kolory zawodnicy sobie wybierają? Nie, oni wybierają czerwony i niebieski, bo organizatorzy tego pilnują, żeby w trakcie pojedynku dany gracz raczej miał cały czas ten sam kolor. Więc, a jak nie mają, no to tam mówią im, zmieńcie kolory czy coś i już. Zresztą zawodnicy mogą ustawić sobie kolor, jaki chcą. My widzimy czerwony, niebieski, oni mogą sobie zmienić na jakiś inny, że widzą siebie albo rywala w innych kolorach. Sprawa jest w miarę dynamiczna, więc jak kto lubi. Niektórzy na przykład swoje jednostki wolą na minimapie widzieć na biało, czy na brązowo, czy na czerwono, no nie wiem, na zielono na przykład. A wroga zawsze, no przeważnie wroga się widzi na czerwono, bo łatwiej jest ten kolor zauważyć na minimapie. Bez problemu zajęta trzecia baza przez obu zawodników. No i proszę, jaka anomalia. Tak sobie teraz dopiero uświadomiłem, że obaj gracze zagrali piechotę. Nawet Gumiho, który z niej nie słynie, ale za to ma szybsze ulepszenia. No, no widzę, że supply bloki to twarde u niego wchodzą. Ej, to jest pełny supply block. On nie zaczął nawet tego supply depota. Uj, Gumiho. Potężny supply block. On dalej nie zaczął żadnego supply depota. No to jest duże niedociągnięcie. Ale przynajmniej pamięta o 2-2. Przy czym to dalej zapominał o supply depotach. Okej, w końcu. No to naprawdę długo trwało. Dzięki temu jednemu błędowi to już w zasadzie Maru powinien na duże prowadzenie, bardzo duże wyjść. Kończy się zbrojownia, no i zobaczmy, czy Maru też tak szybko zacznie 2-2. Powinien już startować, ale w sumie ten jeden ruch też może być bardzo fajny. O, a nie, dobra, nie będzie, nie będzie. Maru nie zdąży. No i ruszyło w końcu 2-2. Tak, jak widzimy, jeszcze patrol Maru. No proszę. Wszystkie czołgi dezaktywowane. Siła Ravena. A raczej Ravenów. No nie, no to w ogóle, o czym my to rozmawiamy, no. To nie była walka, to była miazga. Albo jakby to powiedział pewien komentator, to nie był błąd, to był wielbłąd.
I to się kończy drastycznie szybko. Jak to było, no, ale to po co to cały ten rozwój, skoro wystarczyło tylko kilka umiejętności użyć i koniec. Się rozwijał i się zwinął szybko Gumiho. No ale nie no, ten supply block na 125 punkcie zaopatrzenia był tak długi, że to naprawdę... No widać, że Maru po prostu po chwili miał dużo większą armię. GG. No, czołgi wyjaśnione i potem to już w sumie bardzo prosty atak. GG. See you tomorrow, napisał organizator. Jutro będą oczywiście półfinały i mecz o trzecie miejsce, no i finał też będzie, wszystko jutro będzie. Jutro też od 13. No i co, będzie Bian kontra Don Gregu oraz Zaun kontra Maru. Mega fajne mecze. Dzisiaj też w zasadzie było nieźle, tyle z tym, że... No szkoda może, że tak szybko te 3-0 poleciało na początku. No ale jest jak jest. Jest jak jest. Bardzo dziękuję, Stachu.